Wracamy do studia specjalnego w porankowym paśmie Telewizji Republika. W naszym studio Beata Drużdż, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I zapowiedź, i zaproszenie na dzisiejszą manifestację. Gdzie ta manifestacja, w jakim miejscu? Dziś, o co chodzi? Gdzie zapraszamy? Dziś już po raz kolejny kluby organizują manifestacje. Dwie poprzednie manifestacje. Jedna z Placu Piłsudskiego pod ambasadę rosyjską 21 marca i w ubiegłą sobotę maszerowaliśmy w marszu Matki wołają przestańcie strzelać do dzieci, również pod ambasadę Federacji Rosyjskiej. A dziś o godzinie 18 spotykamy się pod ambasadą Niemiec, by tam zaapelować o zaprzestanie wsparcia Rosji przez Niemcy, by zaapelować do sumień niemieckich władz o to, by te sankcje zostały zaostrzone, by rzeczywiście wpłynęły na to, by Rosję powstrzymać od dalszych działań wojennych na terenie Ukrainy. To teraz trzeba zadać pytanie, które budzi pewne wątpliwości. Dlaczego ambasada Niemiec? Wiele osób mówi Niemcy, przynajmniej formalnie. Nasi sojusznicy z NATO i z Unii Europejskiej. Czy nie lepiej jednak albo protestować przed ambasadą agresorów, czyli Rosji i Białorusi? O tym nie zapominajmy, że oficjalny reżim Łukaszenki też jest częścią tej wojny. Albo wspierać pod ambasadą Ukrainy. Tak jak już mówiłam na początku, byliśmy już pod ambasadą, szliśmy już pod ambasadę Federacji Rosyjskiej i na pewno tego tematu nie odpuszczamy. Jednak Niemcy blokują sankcje, które powinny zostać wprowadzone natychmiast na Rosję. Bo musimy wiedzieć, że Putin przecież to nie są jego prywatne pieniądze. Tam nie idą walczyć jego dzieci w tej wojnie i on lekką ręką wysyła te wojska. Rosjanie reagują, jak widzimy po tych sondażach, które są publikowane, że należy popierać, Rosja jest wielka i póki ich nie dosięgną skuteczne sankcje, skuteczne, czyli zablokowanie banków, zablokowanie wpływających tam codziennie milionów euro za ropę i gaz, Putin będzie cały czas walczył z Ukrainą i będzie chciał ich przejąć, tak? A ta walka, no to są morderstwa, zwykłe morderstwa na cywilach, okrutne, które, no myślę, że nikt z nas nie może być obojętny i musimy dochować wszelkich działań, przeprowadzić wszelkie działania, które mogą wpłynąć na decyzje możnych tego świata, żeby zablokować działania Rosji, zablokować działania Putina. Choćby przez to, że mieszkańcy Rosji, Białorusi, jak widzimy w tej chwili, wojska nie chcą wykonywać rozkazów wkroczenia na Ukrainę, tak liczymy na to, że i Putin, ludzie zbuntują się, jego wojska zbuntują się wobec niego, a te sankcje muszą dosięgnąć w tym momencie ludzi. Także tych, którzy popierają ten reżim, bo jak widzimy z sondaży, po pierwsze społeczeństwo rosyjskie popiera władzę Putina, a po drugie, nawet jeszcze większym zdaje się wymiarze, popiera wojnę na Ukrainie i jest żądne dalszych ekspansji, mimo tego, że z samą Ukrainą Rosji jakoś niespecjalnie wychodzi, co Bogu dzięki nie wychodzi, co widzimy na frontach tej już coraz bardziej zbrodniczej wojny. Poza demonstracją, do której jeszcze wrócimy, do tygodnika Gazeta Polska, aktualnego numeru, który od dzisiaj jest w kioskach, naklejka, wlepka, ta firma płaci za zabijanie ukraińskich dzieci. Faktycznie w Polsce cały czas operują i działają firmy, które także działają na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jakie działania należy podejmować, jak należy zmusić te koncerny, żeby jednak zaprzestały de facto finansowania reżimu Putina? To są wszystko takie działania dla społeczeństwa tutaj, tak, które możemy wykonać, żebyśmy no, nie byli obojętni, ale też powstrzymali tych, którzy również te biznesy prowadzą w Polsce, ale i w Europie całej. Jest taka duża firma spożywcza, która no, widać, że jakaś presja jest na nich, bo w tej chwili zablokowali komentarze na mediach społecznościowych pod swoimi profilami, więc widać,
że nie chcą się mierzyć z społeczeństwem, nie chcą się mierzyć z tym, z odpowiedzią na pytania, dlaczego nie zaprzestajecie swojego handlu w Rosji, dlaczego cały czas prowadzicie tam biznes. No choćby informacja, nie wiem, z wczoraj, że Renault uzyskało zgodę rządu francuskiego na wznowienie produkcji w Rosji. Więc widzimy, że chcą przejść nad tą wojną do porządku dziennego, tak? I no, przecież to nie dzieje się u nas. I nic dla nas to nie znaczy, tam giną dzieci. Tak się zastanawiam, czy do opinii społeczeństwa, do opinii rządzących Francją czy Niemcami nie docierają informacje, czy do opinii tych osób, które zarządzają tymi przedsiębiorstwami, nie docierają zdjęcia z Ukrainy, zdjęcia dzieci, zdjęcia zamordowanych. Czy oni tego nie widzą? Czy są już tak obojętni na to bestialstwo, które się tam dzieje? Dlatego ta akcja z naklejkami, która ma obudzić sumienia, tak? Bo jeśli one, te naklejki pojawią się na produktach, na półkach produktów właśnie wprowadzanych i nadal będących w obrocie na rynku rosyjskim, myślę, że będzie miało to jakiś wpływ na dalsze decyzje. Co do pracowników, co do także tych, bo jest taka jedna sieć z metrami budowlanymi, Leora Merlin, która zdecydowała się zostać w Rosji, ale jest też na Ukrainie i są zdjęcia zbombardowanych sklepów tej sieci. To wyjątkowy przypadek, kiedy sieć de facto finansuje bombardowanie własnych sklepów. Mało tego, odcina własnych pracowników od sieci pracowniczej, wewnętrznej, tak? Czyli wcale nie chcą reagować na to, co tam się dzieje. Tak? To jest im obojętne. Dlatego ta naklejka i apelujemy, by nasi czytelnicy korzystali z niej i skutecznie używali. To jeszcze teraz, co z taką naklejką można zrobić i co pani zrobi, jeżeli pani tą naklejkę dostanie do rąk? Mam upatrzone półki w jednym ze sklepów, na których są produkty spożywcze firmy Nestle i tam myślę, że będą się pojawiać te naklejki. No i warto taką presję realizować. To jeszcze dwa słowa na temat pomocy. Na ile kluby Gazety Polskiej włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy? Kluby Gazety Polskiej od pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę rozpoczęły działania. Wiemy, że są to duże działania w każdym w zasadzie mieście, gdzie funkcjonują kluby Gazety Polskiej. Zarówno pomoc dla osób, dla uchodźców, którzy przybywają na ich teren, jak i pomoc dla samej Ukrainy, tak? Mój klub w Piotrkowie Trybunalskim, o tym mogę mówić, ale i kluby w Poznaniu, z tego co wiem, w Bydgoszczy, w Krakowie, wszędzie są zaangażowane mocno w te akcje pomocowe, humanitarne, wspierają, organizują zbiórki, ale są też klubowicze, którzy jeżdżą na Ukrainę z tymi darami, znajdują na to środki, znajdują możliwości i sposób na to, by docierać tam z pomocą humanitarną. I być na miejscu, wiele osób to robi, wiele osób także, a może przede wszystkim i tych związanych czy z klubami, czy ze świeckimi, ale muszę powiedzieć, że jak patrzę na tą skalę pomocy, która płynie z Polski do Ukrainy, to szczególnie imponuje mi działanie duchownych, bo to jest niesamowite. Wielu moich znajomych księży albo jest w tej chwili na Ukrainie, albo dopiero co wróciło, albo się właśnie wybiera na Ukrainę z różnymi transportami. Chociażby był znajomy ksiądz Roman Sikoń, salezjanin z Krakowa, który sobie non-stop kursuje Ukraina. I to nie ta zachodnia, tylko ta wschodnia, Kraków, bo tam salezjanie mają jedno z swoich zakonów i wiosek misyjnych. Rzecz niesamowita. Wracając do manifestacji. Jeszcze raz, gdzie, kiedy i jak zapraszamy? Zanim powiem, gdzie, kiedy, to właśnie księża, ksiądz Kanclerczyk z Fundacji Małych Stópek, ale u mnie w Piotrkowie siostry dominikanki i ksiądz rektor kościoła, panie dominikanek, przyjęli pod swój dach 50 osób z rodzin, to są rodziny zastępcze, czyli matki z sierotami, tak, które mają w pieczy zastępczej. Niesamowita mobilizacja, bo przy klasztorze jest też szkoła katolicka, rodziców i dzieci z tej szkoły katolickiej, żeby otoczyć opieką te rodziny zastępcze. Na dzień dzisiejszy jest 38, ale za chwileczkę wiem, że mają dojechać jeszcze kolejne, bo mają 50 miejsc przygotowanych i czekają. Wiem, że tam są problemy z wyjazdem z Kijowa tych pozostałych rodzin i czekamy na nich. Tak? I ta pomoc kościoła jest niesamowita i to włączenie się w tą akcję. Nasza demonstracja, na którą serdecznie wszystkich zapraszam, bo myślę, że warto.
warto pokazać Niemcom, że działania wszelkie mogące zatrzymać agresję Rosji na Ukrainę są ważne. I zacytuję jeszcze jedną rzecz. Jeden cytat z takiej piosenki, która dzisiaj mi się przypomniała. Co tam hańba, gdy talary mają większy kurs od wiary, tak? To jest zmieniamy, fragment, zamienimy walutę na honor. Wymienimy honor na walutę. Tak, kantyczka o wschodzie słońca kantaczy. Z lotu ptaka. Z lotu ptaka kantyczka. Tak. Dokładnie. Gitowski wczoraj urodziny chyba. Chyba tak. Obchodziliśmy wczoraj. Już nawet nie pamiętam, które. Więc nie bądźmy obojętni, nie wymieniajmy na walutę honoru. I dziś spotykamy się o godzinie 18 przed ambasadą Niemiec. Powiedziała Beata Drusz, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my jeszcze mamy przed sobą jeden przystanek w paśmie porannym. Porozmawiamy o tym dyplomatycznym i politycznym w ramach polityki międzynarodowej w wymiarze aktualnej gry ma się dyplomatycznej dookoła wojny na Ukrainie.